Wśród tych średniowiecznych wzorców osobowych rycerza, władcy, świętego. I tutaj mamy bardzo ciekawy przykład świętego, no bo znamy świętego Aleksego, ale mamy również świętego Franciszka. I myślę, że ten święty Franciszek jest wam, drodzy uczniowie, drodzy maturzyści, bliski. Nawet jeżeli nie chodzisz do kościoła i w ogóle nic nie wiesz o świętych, to moim zdaniem postawa świętego Franciszka przemawia do każdego młodego człowieka. Dlaczego? Bo święty Franciszek kocha świat. Tak jak teraz napisałem kocha świat, to przypomniałem sobie wszystkich moich uczniów w poniedziałek o 8 rano, gdy leżą na ławkach i nie kochają świata. I we wtorek o 14 właściwie też leżą załamani. Ale później patrzę przez okno, jak idą ulicą i jest w nich trochę więcej życia. No więc załóżmy, że w sobie, znajdujemy w sobie tę miłość świata. Kocha świat, ale święty Franciszek kocha zwierzęta i przyrodę. Czyli zobacz, mamy ekologię. Czyli jesteśmy częścią większej całości, jesteśmy częścią świata, który stworzył dobry Bóg. Mówię tutaj o świecie świętego Franciszka średniowiecznym, ale dla wielu wierzących dzisiaj też. Święty Franciszek również wyrzeka się, ale nie tak jak święty Aleksy leży pod schodami i umiera i czeka na śmierć, ale wyrzeka się tego, co zbędne. To jest dobrowolne ubóstwo. Ubóstwo. To nie jest ubóstwo, tak jak święty Aleksy, że to wynika po prostu z natury człowieka, że człowiek upadł, jest pogrążony w grzechu. Nie. Tutaj mamy ubóstwo dobrowolne, czyli ja nie przywiązuję się do tego, co nie jest mi potrzebne. I jak to ma się do waszego pokolenia? No dobrze, a rezygnacja z pracy w korporacji. Jest to dobrowolne ubóstwo. Nie kupowanie mieszkania na kredyt, ale wynajem lub podróże. Nie jest to dobrowolne ubóstwo. Tak bardzo popularne food trucki, czyli zawody, wolne zawody. Wolne zawody. Adwokat, lekarz to kiedyś były wolne zawody, czy to są nadal wolne zawody w prawie, ale wolne w takim sensie freelancer. O, o to mi chodziło, że jestem freelancerem. To ja robiąc ten kurs mam taki wolny zawód. Jestem freelancerem. Ale czy to jest ubóstwo? No zrezygnowałem z wygodnego etatu, a przez lata wmawiało się etat, musisz mieć ubezpieczenie społeczne. Zrezygnowałem z tego, wyrzekłem się dobrowolnie i się okazało, że prowadząc działalność gospodarczą, sprzedając kursy w internecie, też mamy całkiem dobre życie. Zobacz, że do zbudowania wypowiedzi o świętym Franciszku my mamy naprawdę ciekawą amunicję tego kontekstu społecznego. I tak między Bogiem a prawdą drugi utwór nam specjalnie nie będzie potrzebny, jeżeli wylosujemy temat franciszkańska idea ubóstwa jako model ascezy. Ale tak jak zawsze mówię w moich odcinkach, kontekst społeczny, historyczny, literacko-historyczny, ok, on ci zapewni sukces, ale na wszelki wypadek ten drugi utwór należy docisnąć i oczywiście powiemy o świętym Aleksym, porównamy świętego Franciszka do świętego Aleksego. I żeby teraz to zrobić, spojrzymy do streszczenia świętego legendy o świętym Aleksym i do tekstu o świętym Franciszku. Ja na twoich oczach wybiorę to, co najważniejsze. I zrobię to w następnym odcinku.